Dobry wieczór. W dzisiejszym odcinku znowu szczupaki. Mam nadzieję, że Wam się to nie znudzi, tak jak mnie chyba nigdy. Jeden z kolegów chciałby znać moją opinię na temat przynęt imitujących szczupaki. Kiedy je stosować, w jakich miejscach, w jakich okresach roku. Jeśli Was to interesuje, to zapraszam. To pytanie zadał kolega Marcin Szczubełek. Przypadek? Nie sądzę. Gratuluję fajnego nazwiska, chyba że to pseudonim. Skoro lubi Pan przynęty przede wszystkim naturalne, w jakich okolicznościach, miejscach, a przede wszystkim w jakich okresach roku szczególnie sprawdzają się przynęty imitujące szczupaka? Czy zauważył Pan, że przynęty szczupakopodobne mają swoje złote okresy lub miejsca? Jestem pewien, że na temat przynęt imitujących szczupaki opowiadałem Wam już kilka razy, ale jest to na tyle interesujące, że myślę, że warto do tego wrócić. No wszyscy wiemy, że takie przynęty są skuteczne do połowu szczupaków i to bardzo dużych. I nie jest tajemnicą dlaczego. Po prostu szczupaki, tak jak nawiasem mówiąc, większość ryb drapieżnych są kanibalami, czyli nie stronią od pożerania osobników własnego gatunku, a w niektórych sytuacjach odbywa się to trochę częściej. I właśnie tutaj myślę, że o to koledze chodzi. Kiedy to jest i jak to działa i kiedy, mówiąc krótko, warto założyć taką przynętę, żeby złowić grubą mamuśkę. No szczupak, tak jak powiedziałem, jak inne ryby drapieżne, jest kanibalem. Przede wszystkim dlatego, że działa tutaj konkurencja, a ściśle konkurencja wewnątrzgatunkowa. Oczywiście występuje ona nie tylko u ryb, u wielu gatunków zwierząt. W efekcie te słabsze egzemplarze, mniej inteligentne, muszą ustąpić sprytniejszym, silniejszym. W ten sposób populacja staje się mocniejsza, lepsze geny zostają przekazywane potomstwu, no i po prostu to jest korzystne dla każdej populacji. Więc jeśli zagęszczenie właśnie szczupaków na jakimś terenie, na jakimś obszarze, w jakimś miejscu jest zbyt duże, to i trafiają na siebie zbyt często, to po prostu się nawzajem pożerają. Zaczyna się to oczywiście zaraz po wylęgnięciu się małych larw szczupaków z jajeczka. Na początku one się odżywiają materiałem zapasowym, który jest zgromadzony w jajeczku. No to wygląda tak, jakby mała rybka miała przyczepiona balon do brzucha. Tutaj macie zdjęcie, jeśli nie widzieliście tego wcześniej. Po zresorbowaniu tego materiału zapasowego zgromadzonego w woreczku, szczupaki zaczynają żerować na zooplanktonie, ale dość szybko przechodzą na żerowanie na rybkach, na małych rybach. Zwykle w normalnym ekosystemie w Europie, u nas w naszej strefie klimatycznej są to płocie, akurat płocie odbywają tarłę niedługo po szczupakach i wylęk pojawia się właśnie w momencie, kiedy szczupaki tego najbardziej potrzebują, tak to natura ustawiła. I wtedy szczupaki żerują bardzo ostro na wylęgu płoci. No ale jeśli oczywiście zdarzy się tak i występuje to w wielu miejscach, gdzie nie ma płoci, są takie jeziora, gdzie w zasadzie występuje wyłącznie prawie szczupak, no to szczupaki oczywiście pożerają się nawzajem już od tej długości 2-3 cm. Może to zabrzmieć trochę makabrycznie, ale gdybyśmy zostawili kilkaset szczupaków w akwarium, to po kilku dniach, najdalej kilkunastu dniach zostałby jeden, najsilniejszy, który po prostu by zeżarł wszystkie pozostałe. Natura sobie radzi z tym zjawiskiem w ten sposób, że samice, zwłaszcza te większe, doświadczone, które mają dużo ikry, bo jak wiecie, w przypadku wszystkich ryb ilość ikry składanej jest wprost proporcjonalna do masy ciała, czyli im większa masa, tym więcej sztuk ikry, więc te duże samice mają więcej niż te małe do złożenia ikry i one podążają wzdłuż miejsc, niekoniecznie trzcin, bo najlepszym substratem jest na przykład zalana trawa. Co się zdarza niestety w naturze rzadko. No w każdym razie samica płynąc nad takim nad dnem w okolicach płcizny oczywiście, obserwuje to dno i w momencie, kiedy stwierdza, że ten substrat jest właściwy do złożenia ikry, zaczyna składać tą ikrę. Obok oczywiście płyną cały czas samce, kilka, przeważnie dwa, trzy, nawet więcej samców. To już kiedyś Wam opowiadałem. I one oczywiście zapładniają tą ikrę. Jeśli samica cały czas płynie, jeśli stwierdza, że nie ma już tego substratu, na przykład jest piasek, no to nie składa ikry, tylko płynie dalej w poszukiwaniu kolejnego miejsca dogodnego. I znowu wtedy zaczyna składać tą ikrę. W ten sposób
to tarło jest przerywane czasami kilka razy dziennie, potem na przykład w nocy jest stop, następnego dnia od rana znowu zaczyna ta samica składać ikry. Dzięki temu, rzecz jasna, ikra jest rozprowadzona bardzo równomiernie na dużym obszarze, no i jest małe prawdopodobieństwo, że po wylęgnięciu się ci mali bandyci na siebie będą trafiali. I to jest jeden z powodów na to, żeby chronić duże perlaki szczupaka, bo są mądrzejsze, składają tą ikrę w lepszy, bardziej efektywny sposób. Jest jej więcej, jest ona większa. No po prostu i ma jeszcze lepszy materiał genetyczny. No ale to może innym razem będę Was też przekonywał, żebyście wiedzieli, dlaczego należy wypuszczać duże okazy szczupaka i przekonywali o tym swoich kolegów, bo niektórzy wierzą w jakieś bajki, jakieś zasłyszane historie, które działają przeciwko nam po prostu, przeciwko zwolennikom rozsądnego dysponowania zasobami środowiska, a szczególnie jeśli chodzi o wielkie samice szczupaka. Ale zdarza się oczywiście w naturze, że kilka samic składa ikrę w tym samym miejscu, bo po prostu tych miejsc odpowiednich, tego właśnie substratu, o którym wspomniałem, jest mało. No, zwykle jest to wynik działalności człowieka, który na przykład wyciął trzciny, zniszczył roślinność przybrzeżną, bo postanowił w tym miejscu zrobić plażę albo postawić pomost. No, ludzie w ten sposób działają, zagospodarowując wody, no ale mówiąc wprost, po prostu niszczą środowisko. Później oczywiście w miarę wzrostu szczupaki rozpływają się po jeziorze, szukając sobie optymalnego miejsca, stanowiska, gdzie będą mogły się pożywiać, chronić się przed większymi drapieżnikami, a jednocześnie czaić się z zasadzki na potencjalne ofiary. No i ten kanibalizm w sposób naturalny trochę się kończy albo ogranicza. No ale tak czy inaczej większe osobniki nie przepuszczą mniejszym. Jeśli tylko na nie trafią, to ten mały oczywiście znika w paszczy. Tutaj macie taką fotkę, którą kiedyś od kogoś dostałem, nie pamiętam od kogo, wiele lat temu. Analiza żołądku szczupaka. Ten szczupak miał tak na oko pewnie 65-70 cm. I jak widać, ktoś go wypatroszył i znalazł tam 6 małych szczupaczków. No ten, jak wygląda na to, że ten był troszeczkę sfokusowany, żeby przetrzebić stado swojego gatunku, a być może właśnie pochodził z takiego jeziorka, gdzie właściwie nic innego nie ma, tylko same szczupaki. A tak naprawdę internet jest pełen takich zdjęć i filmów, które ilustrują to zjawisko kanibalizmu szczupaków. Sam widziałem wiele, na pewno Wy też widzieliście, bardzo łatwo je znaleźć. I takich zdjęć też sporo, ja mam trochę takich zdjęć, tu na przykład jest takie zdjęcie ze Szwecji, kiedyś na Szkierach Szwed zawołał nas, chodźcie, coś się fajnego wam pokażę. Podpłynęliśmy, właśnie wyłowił z trzcin takiego szczupaka 98 cm, bo go zmierzyłem, który zadławił się takim, no, trochę mniejszym, ale nie dużo mniejszym. Myślę, że takim 75 musiał mieć, ale raczej nie mniej. Inne zdjęcie znalezione w sieci, no, zdarzają się sytuacje takie, które naprawdę ciężko uwierzyć. No, szczupak, który przed chwilą pożarł osobnika tego samego gatunku i to całkiem z pokaźnego, wali w dużą przynętę. Jest to możliwe, akurat nie wiem, czy to zdjęcie nie jest fejkowe, ale widziałem takie sytuacje, opowiadano mi, źródła były absolutnie wiarygodne. Niemcy złowili na rugi takiego szczupaka, zdaje mi się 1,16 m, który miał 3 czy 4 kilową troć w żołądku. I ją wyciągnęli jeszcze, mu wydarli mu z przełyku, no ale śmieszne jest to, że wystawał mu ogon tej troci z paszczy, a jeszcze wzięła na jakąś taką straszną gumę. No więc zdarza się tak, że szczupak, mimo że jest ewidentnie nażarty, jeszcze wali w przynętę. To są takie momenty, że rzeczywiście w takie dni można złowić no największą rybę z tego gatunku, która tutaj gdzieś rządzi w jakimś miejscu. No i mnie też się zdarzyło to wiele razy, że łowiłem szczupaki, którym z przełyku wystawał ogon mniejszego pobratymca, jak to się mówi. Tutaj jest takie zdjęcie, które kiedyś już wam pokazywałem. Nie był to szczupak wielki, nie miał chyba metra nawet, a ten, który został pożarty pewnie dzień wcześniej, pewnie z 45 cm. Oczywiście takich zdjęć też jest w sieci bardzo dużo. I często zdarza się też, całkiem często zdarza się, że wędkarze mają takie przygody, które polegają na tym, że holują mniejszego szczupaka i podczas holu w tego mniejszego wali super mamuśka, której on nieopatrznie podczas walki
wpłynął na jej terytorium. Tutaj macie zdjęcie szczupaka ze Szwecji, którego złowiłem. No, te rozstaw tych szczęk to było mniej więcej 20 cm, więc myślę, że ta ryba, która dziobnęła tego szczupaka, była naprawdę ogromna. Nie wyobrażam sobie, jaka była wielka. Chyba że tak to się ułożyło jakoś, że najpierw jedną częścią szczęki zadrapał, no potem drugą, ale po rozstawie szczęk można dość dokładnie ocenić wielkość szczupaka. No ten akurat przypadek wymyka się zupełnie tym obliczeniom, bo no, jeśli szczupak miałby mieć szerokość szczęk 20 cm, to myślę, że musiałby mieć 1,5 metra albo więcej. Więc trochę mi się nie chce wierzyć, no ale taka jest historia. Mam zdjęcie na dowód. Było to dość dokładnie zmierzone. No i tyle. No możemy sobie teraz się zastanawiać, czy to był szczupak taki ogromny, czy być może to jakoś tak dziwnie się wydarzyło, że najpierw jedna sznyta była zrobiona, później druga. Wiele było takich przykładów właśnie takich ataków dużych szczupaków na małe, holowane. Jeden mi się przypomina z Żarnowca, to było podczas zawodów castingowych chyba na Żarnowcu właśnie. Tam dzień wcześniej Marcin, który mówiłem na jednej łódce, złowił na sweepera, zresztą na imitację szczupaka, na ten kolorek, na 17 sweepera. Złowił szczupaka 117 cm. No i wieczorem robiłem prezentację na basenie przy Nent Salmo. Pokazywałem również Jacka. Nawiasem mówiąc, Jack to jest moim zdaniem najlepsza imitacja szczupaka, jaka jest na rynku. Nie tylko ze względu na kształt i kolor, kolorystykę, która jest zrobiona, zrobiłem tą okleinę ze zdjęcia małego szczupaka, ale również dlatego, że sposób poruszania się tej przynęty jest właściwie bardzo, bardzo przypomina poruszanie się małego szczupaka. Są to takie skoki. Szczupak mały nie płynie tak zygzaczkiem, jak na przykład doskonałe imitacje Savage'a, szczupaka, tylko porusza się takimi skokami właśnie. No, tak czy inaczej, na imitacje zrobione przez firmę Savage też doskonale biorą szczupaki, ja wiem. Ja tylko nawiązuję do tego, że Jack naprawdę świetnie imituje również swoją pracę, ruchy małego szczupaka. No, w każdym razie pokazywałem tego Jacka. Koledzy się zainteresowali, bo niektórzy nie wiedzieli, jak się tym łowi, bo to jest bardzo trudna przynęta w obsłudze, na pewno najtrudniejsza w kolekcji Salmo. Zainteresował się również Andrzej Przybytek, który opowiedział taką historię, że właśnie tego dnia jego kolega na łódce ciągnął szczupaka bodajże 60 cm lub trochę mniej, nie pamiętam dokładnie, ale już całkiem takiego sporego, na obrotówkę i w tą rybę przywalił mu duży szczupak. No widzieliśmy na filmie, ten szczupak naprawdę zdemolował tego małego, wyprął mu flaki. No wyglądało to makabrycznie i pytał, co mam zrobić, co mam zrobić. Ja mu mówię, oczywiście, załóż Jacka, jedź w to miejsce, jak tam jest ta mamuśka taka chętna, to powinna ci rąbnąć. No i następnego dnia, szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że to się sprawdzi, bo to się naprawdę rzadko zdarza, żeby się takie rady sprawdzały. W każdym razie następnego dnia staliśmy nieopodal łódki Andrzeja i przypłynął do nas. Okazało się, że złowił tą rybę, prawdopodobnie tą, bo dokładnie w tym miejscu zaznaczył sobie na GPS-ie. Pojechał tam, rzucił parę razy Jackiem i rąbnęła mu ta mamuśka. Miała 118 cm, tutaj macie zdjęcie tej ryby. No pełnia szczęścia, bo zdaje się, że wtedy to była jego życiówka. Później poprawił tą życiówkę też na Żarnowcu i też na imitację szczupaka. To znowu na sweeperach, z tego co pamiętam, 123 cm Andrzej złowił. Miał tam dość sporego farta do tego jeziora, złowił parę wielkich ryb i również kilka na Salmo. Ale tutaj kolega pyta, kiedy są te złote okresy czy miejsca. No więc jak łatwo zgadnąć, właśnie wtedy, kiedy te małe szczupaki mogą wpaść na tych swoich starszych braci, czyli nie mają się gdzie schronić. I to ma miejsce albo wczesną wiosną, kiedy jest małe jeszcze zielsko, bo dopiero odrasta, albo jesienią, kiedy zielsko opada, tuż przed zimą. No i wtedy one trochę są zagubione, nie wiedzą, jak się schować, gdzie się schować i często wpadają właśnie w paszczę tych dużych swoich pobratyńców. Ja uwielbiam łowić na imitację szczupaku, złowiłem zarówno na sweepera, jak i na Jacka, ale również na ten oto tutaj wobbler, czyli dość starą produkcję z 92 roku, czyli z samych początków istnienia firmy Salmo.
Pike 16, oczywiście ta przynęta to już jest po kilku modyfikacjach w porównaniu z tą produkcją z 92 roku, ale okleina, kolorystyka się nie zmieniła, kształt niewiele, ster się trochę zmienił, kąt nacięcia i tak dalej. No w każdym razie na tą przynętę też złowiłem wiele metrówek, no i złowiłem najdłuższego swojego szczupaka, który miał 130 cm na Świnie w 2006 roku na trolling. Zresztą dzień wcześniej mój przyjaciel złowił rybę troszkę mniejszą, też na tą samą przynętę, także dała nam ona wtedy w ciągu 2 czy 3 dni wiele ogromnych ryb, w tym dwie życiówki, 126 i 130 cm. I to jest właśnie, wierzcie lub nie, to jest właśnie ten egzemplarz. Cały czas go mam, jeszcze nie urwałem, trochę jest poobgryzany, no ale jeszcze działa. Schodzi na 5 metrów przy gdzieś 35-metrowym wypuście, także całkiem nieźle. I w wielu miejscach mało już kto łowi na takie tradycyjne woblery, więc myślę, że nawet warto sprawdzić. W Kanadzie złowiliśmy naprawdę setki metrówek dużych szczupaków, nie tylko na tą wersję, ale przede wszystkim na wersję z krótkim sterem, czyli SR. 16, ale z krótkim sterem, dlatego że tam łowiliśmy na bardzo płytkiej wodzie, często dosłownie pół metra pod powierzchnią trzeba było prowadzić przynętę, żeby nie właziła w zielsko. Widać było te brania, no fantastyczne historie. Tutaj macie jedno ze zdjęć, ale muszę też powiedzieć, że na imitację szczupaka właśnie na ten wobler zdarzało się łowić sandaczy. Mnie co prawda się nie zdarzyło, ale tutaj macie zdjęcia Tomka Kurnika, który złowił jednego ze swoich największych sandaczy, mianowicie 96 cm na jednym ze zbiorników zaporowych, ciągle zapominam na którym, w każdym razie na trola sandacz 96 cm. Ogromna ryba. No, wszyscy wiedzą, że te drapieżniki troszkę się nie lubią, konkurują ze sobą. Jak tylko jeden drugiego zobaczy, a tamten jest trochę mniejszy, to jest zeżarty oczywiście. No, nie dziwota, to są ostateczne drapieżniki, więc muszą ze sobą konkurować i tak to się dzieje. Tutaj na temat łowienia na jacka i na sweepera pod tym filmem w komentarzu wrzucę linki, bo o tych przynętach było już mówione. Chociaż muszę powiedzieć, że zagapiłem się i w tych moich opowieściach o historii przynęt Salmo przegapiłem sweepera. Nie wiem, jak to się mogło zdarzyć, bo na sweepera miałem, tak jak powiedziałem, wiele ogromnych ryb. Zwrócił mi na to uwagę jeden z kolegów w komentarzu pod poprzednim odcinkiem. Panie Piotrze, a gdzie jest sweeper? Kiedy będzie sweeper? No, przegapiłem go, już powinien być. Ostatnio mówiłem o Łaki, a powinien być, sweeper powinien być wcześniej. Także dziękuję koledze za przypomnienie. A żeby nie było tylko dziękuję, to mam dla kolegi specjalny prezent, mianowicie takiego sweepera, którego nikt nie ma na świecie. Może jedna osoba, ale też co do tego nie jestem pewien. To był zrobiony dla mnie specjalnie. Co w nim takiego specjalnego? To jest 17, oczywiście klasyczna, natomiast ma podkład holograficzny i na tym jest kleina szczupaka. Takiego nie było, nie było w produkcji nigdy. Ma jeszcze ogonek taki czerwony. No myślę, że ciekawa historia i dla kolekcjonerów bardzo duża gratka. Także to kolega dostaje ode mnie w prezencie za to, że przypomniał, że przegapiłem sweepera. Proszę podać na wiadomości prywatnej adres do paczkomatu. I niedługo wyślę właśnie tego sweeperka w specjalnym kolorze. Tak jak powiedziałem, nie ma przynęty, która lepiej imituje ruchy szczupaka, zachowanie małego szczupaka pod wodą, niż jack. Ale mój mistrz, który zawsze kibicował naszej produkcji, wiele pomysłów sami podsunął. Mój mistrz, o którym chyba wiele razy opowiadałem, Bertus Rosemeyer, znakomity holenderski wędkarz, zawsze kombinował, zawsze próbował poprawić coś, co było nawet już bardzo dobre. No i tym razem też tak się zdarzyło. Kiedyś, wiele lat temu, łowił w Szwecji na szkierach z jednym z naszych przyjaciół z Belgii, z pierem na jednej łódce i zaczął kombinować, bo szczupaki nie brały i założył odwrotnie kotwicę do jacka. I okazało się, że złowił wtedy 5 czy 6 naprawdę grubych szczupaków. Tutaj macie zdjęcie jednego z tych szczupaków i Pierre też się skusił i też zaczął na to łowić właśnie na takiego odwróconego jacka i też złowił ryby. Spróbujcie na to łowić, chociaż kotwiczki w tym momencie niestety mogą się szczepiać.
ta, która jest na głowie zamiast na ogonie, i ta brzuszna, ale zupełnie inaczej ta przynęta chodzi. Także jak macie ochotę i macie Jacka w pudełku, to spróbujcie. Można to robić raczej z tonącym Jackiem. No ale nie wiem, czy komuś się będzie chciało. Tak więc warto używać imitacji szczupaków, niezależnie czy to będzie wobbler, który z kolorem szczupaka, czy to będzie Jack, który jest typowym jerkiem i specjalnie sam nie pracuje, czy to będzie sweeper, który jest fantastycznym gliderem i też całkiem nieźle imituje w sumie ruchy szczupaka, który taki jest lekko trącony i tak skacze bok, bok, bok. Więc tutaj myślę, że też stąd bierze się skuteczność tej przynęty, tego glidera. I no, nie ukrywam, że moim ulubionym kolorem jest właśnie Real Pike, czyli ten. On pozwolił mi wyjąć naprawdę sporo wielkich szczupaków, chociaż swojego najcięższego szczupaka złowiłem na ten kolor, czyli Hot Perch, na sweeperka 14 Hot Perch. O tym mówiłem też wiele razy. W każdym razie tutaj pod filmem, tak jak powiedziałem, wrzucę kilka linków do materiałów, które mogą Was zainteresować. Zainteresować tych, których interesuje skuteczność imitacji szczupaka. Jednym z nich jest taki fragment filmu, który kiedyś zrobiliśmy z pismem WMH w Szwecji. Ja tam na tym filmie złowiłem szczupaczka takiego około 90 cm, nie pamiętam ile miał długości, na sweepera właśnie 17 w kolorze Real Pike. Fajne było to, że po wyjęciu wypluł ten szczupak mniejszego szczupaczka, takiego pewnie za 35 cm, z którego połknął prawdopodobnie niedużo wcześniej. Na dodatek od ogona go połknął, co się zdarza dość rzadko. Wypluł go, wyżygał właściwie mi na koszulę. Myślę, że wielu z Was widziało ten film, bo jest dość śmieszny. Postanowiłem mu wepchnąć tego szczupaczka z powrotem, prawidłowo tym razem głową do przodu, co przyjął moim zdaniem z uznaniem i zadowoleniem. W każdym razie na to wyglądało po jego minie. Gdzie te imitacje szczupaka zastosować? No, okres już powiedziałem, wczesna wiosna, późna jesień. Natomiast moim zdaniem cały rok warto używać tych imitacji szczupaka, bo jeśli taki mały gdzieś tam się zawieruszy, to duży naprawdę mu nie przepuści i moim zdaniem w wielu przypadkach prędzej walnie właśnie w imitację szczupaka, czy to będzie kolor, a jeszcze jeśli będzie kolor plus i fajna imitacja ruchu małego szczupaka, to po prostu instynktownie musi go grzmotnąć, mimo że czasami jest najedzony. No a miejsca, wiosna wiadomo, w okolicach tarlisk, takie trzcinowiska rzadkie, gdzie prawdopodobnie szczupaki składały ikrę, więc one się zawsze trzymają u nas gdzieś tam jeszcze na początku maja, się kręcą w okolicach tych tarlisk. Jesienią wszędzie tam, gdzie te duże mamuśki pływają, czyli takie ostre stoki przy trzcinach, tam gdzie jest od wody przy trzcinach powiedzmy 1,5-2 metry schodzi dość szybko w dół. Tam często kursują te szczupaki, bo one po prostu mogą tam znaleźć odpowiedni pokarm dla siebie. Potem często trafiają się częściej niż na płytkiej wodzie, trafiają się duże lesze, duże płocie i tak dalej. No po prostu duże ryby, które są najlepsze dla tych dużych szczupaków. Tam należy stosować te imitacje i naprawdę nie przejmujcie się, że będzie 5-6 metrów głębokości wody, a Jack tonący wolno bardzo tonie. Można go sprowadzić przy średnich umiejętnościach na jakieś 2 metry, 2,5 metra i on tam będzie sobie pracował na tych 2 metrach. Nie przejmujcie się, duży szczupak wyjdzie z 5 metrów, jak będzie miał ochotę. Zawsze mówiłem, lepiej za płytko niż za głęboko. Pamiętajcie o tym, także spokojnie. Nie obawiajcie się tego, że przynęta pracuje za płytko. No mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeśli macie dodatkowo jakieś pytania, uwagi, obserwacje swoje na temat stosowania przynęt imitujących szczupaki, bardzo chętnie tego posłucham. Oczywiście firma Salmo moim zdaniem była jedną z pierwszych, które tak rozpropagowały imitację szczupaka, zarówno kolorystykę, jak i kształt, no bo nie ma drugiej przynęty takiej jak Jack na świecie. Oczywiście były jakieś tam imitacje kolorów szczupaka, ale nie chwaląc się, uważam, że my byliśmy pierwsi, którzy tak dobrze
oddali kolorystykę małego szczupaka na sztucznej przynęcie. Teraz oczywiście różne cuda się dzieją, ale już nawet ten pike z 92 roku to naprawdę była rewelacja w porównaniu z tymi słabymi imitacjami, moim zdaniem. Każdy, właśnie jest, każda, jak to się mówi, każdy osikorka swój ogonek chwali, no ale no bo ja zrobiłem te kolory, namalowałem, to akurat była akwarelka, także trochę chwalę swoje dzieło, ale no cóż, tak jest i umówmy się, że mam rację. W każdym razie czekam na Wasze obserwacje odnośnie używania imitacji szczupaka. To by było na tyle. Zobaczenia za tydzień. Oczywiście za tydzień będzie o sweeperze. Jeszcze raz proszę kolegę, który mi przypomniał, że przegapiłem sweepera, bo nagroda na niego czeka. Proszę, adres do paczkomatu. Tyle na dzisiaj. Cześć.